Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego drugiego modułu kursu Usługi żywieniowe w hotelarstwie. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Na karcie śniadaniowej powinno znaleźć się pieczywo ciemne i jasne, a więc oprócz bułek czy chleba białego, także razowy. Kawę i herbatę z dodatkiem śmietanki lub mleka podaje się w filiżankach. Asortyment napojów zimnych powinny stanowić wszelkiego rodzaju soki pitne, takie jak pomidorowy, pomarańczowy, z czarnej lub czerwonej porzeczki i inne. Stałą pozycją w śniadaniach powinny być również twarogi i sery, a jako przekąski zimne wysokogatunkowe wędliny, pasztety oraz niektóre wyroby garmażeryjne. Zdań gorących należy podawać jajecznice, jaja po wiedeńsku, parówki, serdelki i tym podobne. Do śniadań można również podawać wyroby cukiernicze, takie jak babka piaskowa, keks, sernik wiedeński. Wyłożona w pokoju dla gości karta menu powinna zawierać trzy rodzaje śniadań: kontynentalne, niskokaloryczne, pełne. Śniadanie kontynentalne to lekkie śniadanie, do którego przyzwyczajeni są goście z takich krajów jak Francja czy Włochy. W jego skład wchodzą: świeży sok owocowy minimum dwa rodzaje: ciepłe pieczywo, konfitury lub dżem, miód, napoje gorące cztery rodzaje herbaty kawa śniadaniowa, kawa bezkofeinowa, mleko, czekolada, masło. Przykładowy skład śniadania niskokalorycznego to kawa lub herbata z chudym mlekiem lub cytryną, pieczywo razowe, sok z grejfruta lub świeży grejfrut, chudy jogurt, sałatka ze świeżych owoców, jaja gotowane, dżemy bez cukru, margaryna miękka. Śniadanie pełne składa się z następujących produktów: jajek w różnej postaci: wędlin, pieczonych mięs, wędzonych ryb, serów, płatków śniadaniowych. W hotelach, w których śniadanie jest wliczone w cenę pokoju, założono, że gość otrzymuje w ramach tej opłaty jedno z wymienionych śniadań, za wszystkie inne potrawy płaci ekstra. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.